hasłem wywoławczym dzisiejszego spotkania jest homoseksualizm, tudzież biseksualizm społeczeństwa starożytnej Grecji. No, temat, który jeśli ktoś się z nim nie spotkał, no to chyba dosyć kontrowersyjny i mało znany. Więc ja tutaj kilka wątków chciałam połączyć w jakąś jedną całość. Jeden wątek to będzie choćby definicja tego, czym jest eros. Troszkę opowiem o wychowaniu w starożytnej Grecji, o modelu wychowania. Polecę jakieś książki, które warto przeczytać z tego zakresu i może jakieś swoje własne zdanie. Uda mi się tutaj też przemycić. No i pierwsza rzecz, od której chciałam zacząć, to sparafrazuję znaną wypowiedź, że wykład powinien się zaczynać od trzęsienia ziemi, a potem atmosfera powinna powoli wzrastać, tak? No więc co będzie tym trzęsieniem ziemi? No tym trzęsieniem ziemi będzie oczywiście odpowiedź na pytanie, czy Platon był gejem. I gdyby mnie ktoś przymusił, nie kombinuj, no, nie mów, że ta odpowiedź jest złożona, trudna, niejednoznaczna, tylko po prostu odpowiedz na to pytanie, gdyby mnie ktoś przymusił, to powiedziałabym tak, Platon był gejem. No i oczywiście w trakcie mojej wypowiedzi to będę to może troszkę poszerzała, ale taka wypowiedź wydaje mi się jest słuszna i można ją uzasadnić. I to powoduje w nas tak pewien, no nie wiem, czy dyskomfort, może nie, troszkę miesza nam w głowie, tak? Że Platon był gejem, no i co my mamy z tym właściwie począć, z takim stwierdzeniem. Ja pamiętam, że ten temat pojawił się w mojej świadomości, kiedy pewna pani powiedziała do mnie tak, że ona, bo dowiedziała się, że jestem filozofką, no i powiedziała do mnie tak, no ja miałam na studiach filozofię, już absolutnie niczego nie pamiętam, po prostu nic nie pamiętam z tej filozofii, nie wiem, o co chodzi w filozofii, natomiast jedną rzecz udało mi się zapamiętać, mianowicie, że Platon był gejem. No i ja nie byłam przygotowana wtedy do tego tematu, nie miałam tego właściwie przemyślanego w żaden sposób i nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć na to pytanie. No nie wiedziałam, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to jest ważne, czy to jest nieważne. Właściwie nie wiedziałam za bardzo, co mam jej odpowiedzieć. O ile pamiętam swoją edukację filozoficzną, to nikt tego tematu właściwie nie podnosił na studiach. Pamiętam, że tylko profesor Legutko mówił na wykładzie z filozofii społecznej, że Platon potępia homoseksualizm w prawach. To była jedyna rzecz, jaką ja usłyszałam na studiach filozoficznych w tym aspekcie, więc taka byłam troszkę właściwie zdezorientowana, co mam powiedzieć. I też wydaje mi się, że są takie, znaczy są takie przykłady, że rzeczywiście preferencja seksualna czyjaś nie ma żadnego wpływu. Że to jest nieważne. Na przykład, nie wiem czy pamiętacie, ale swego czasu w Polsce była taka afera, że odkryto, że być może Rudy i Zośka to była para, tak? Bohaterowie Kamieni na Szaniec i bohaterowie Szarych Szeregów, tak? To było jakąś taką dyskusję i wszyscy byli poruszeni. No więc ja osobiście sądzę, że nie wiem, jak to zostało rozstrzygnięte, nie wiem, ale uważam, że to nie jest w ogóle ważne. Że to jest ich sprawa, że to ani to ich dzielności niczego nie dodaje, ani nie odejmuje od tej dzielności, no że to po prostu jest naprawdę całkowicie obojętne i w ogóle nie wiem, nad czym się tu mamy zastanawiać, tak? Natomiast wydaje mi się, że są też takie przykłady takich postaci z kultury, że to jest ważne, tak? Że to rzeczywiście że warto, no nie wiem, na przykład Michał Anioł, tak? I to pomaga w zrozumieniu jego prac i też jest istotne, kiedy widzimy, jak on przedstawia tych pięknych mężczyzn. No, myślę, że to może być ważne. Albo na przykład Tomasz Mann. Prawda? Wydaje mi się, że jeśli wiemy, że to był homoseksualista, to też możemy pełniej i głębiej zinterpretować te jego prace. Tak? Czyli że w pewnych przypadkach to faktycznie jest ważne, wydaje mi się ważne. I wydaje mi się, że tak podobnie jest właśnie troszkę w przypadku Platona. To znaczy, ja bym dzisiaj odpowiedziała tej pani, że oczywiście filozofia Platona absolutnie nie jest sprowadzalna do wątku homoseksualnego, ani też to w ogóle do wątku seksualnego jakiegokolwiek. Natomiast wydaje mi się, że znajomość tego faktu może pomóc w zrozumieniu dzieł Platona, tak? Tak bym powiedziała. I jest kilka takich właśnie przykładów filozofii Platona, które nas... No, dlaczego on tak sądzi, tak? No, że właśnie to może ten homoseksualizm to troszkę może wyjaśniać, bo na przykład nie ma u Platona w tym idealnym modelu państwa rodziny.
Platon sam nie założył rodziny, nie miał dzieci, nie posiadał dzieci, nie miał żadnego bliższej relacji z żadną kobietą w ciągu swojego życia. No i właśnie w tym idealnym modelu państwa nie ma rodziny. Tak? Dlaczego nie ma rodziny? A już u heteroseksualnego Arystotelesa rodzina jest. Jeśli na przykład popatrzymy na konstrukcję w ogóle takiej, skąd się bierze państwo, na źródłową myśl, jak jest źródło państwa, to widać, że u Platona jednostka jest samotna. To jest takie indywidualne, to może zaskakiwać, ale nie ma pary. Tak? Człowiek jest sam. I on tam mówi raczej o funkcjach, że my dobrze wykonujemy pewne funkcje. Jeden dobrze łowi ryby, drugi pleci koszyki. I dobrze jest wspólnie być, bo to po prostu się nam, się tak powiem, opłaca jako wspólnocie. Tak? Natomiast u Arystotelesa heteroseksualnego źródłem rodziny jest para. Mężczyzna i kobieta. Dla niego jest oczywiste, że źródłem państwa jest rodzina, która potem właśnie rozrasta się w polis, prawda, w politei. Prawda? Na przykład taki element, tak? Albo na przykład Platon pisze, żeby mężczyźni z kobietami nago ćwiczyli. Tak? Mogą być żołnierkami platońskie kobiety, więc niech nago ćwiczą. To jest czysty absurd. Znaczy, jak on tego nie rozumie, że to w ogóle nie będzie funkcjonowało. Tak? Jakby jest najbardziej chyba sfeminizowana armia na świecie, co zdaje się w Stanach Zjednoczonych, to jakie się zaczęły problemy logistyczne w armii robić, jak te kobiety się tam pojawiły w ogóle. Prawda? Się okazało, że muszą być osobne prysznice, osobne ubikacje, jakiś ginekolog jest potrzebny, nie był do tej pory potrzebny, prawda? Że nie będzie funkcjonowało wojsko z tymi kobietami, a jeśli będzie funkcjonowało, to na zupełnie innych zasadach. Bo to są dwie płci, to nie jest takie proste. On tego nie dostrzega. Prawda? Czyli można by powiedzieć, jest szereg elementów, które sprawiają, że dla niego homoseksualizm może mieć jakiś wpływ na konstrukcję jego poglądów filozoficznych. Tak? Więc ja chciałam powiedzieć tak, że mówiąc o starożytnej Grecji, ja tutaj przeskoczę troszkę do innego świata i tutaj kilka takich elemencików może przypomnę, żeby tego Platona tak zakorzenić w jakiejś kulturze, która jest moim zdaniem zupełnie inna od naszej kultury. Więc pierwszy przykład, który chciałam podać, to jest w VI wieku przed naszą erą stał na ateńskiej agorze pomnik, Niemcy słyszeliście o nim, Harmodios i Aristogeiton, tuta Antenora. To jest pomnik przedstawiający dwóch parę homoseksualną, jeden młodszy, drugi starszy. Właśnie będę mówiła o tym modelu wychowania greckiego. I oczywiście, słuchajcie, ten pomnik został wystawiony za to, że ci dwaj panowie zabili tyrana Hipparcha. Czyli podkreślam, nie był to pomnik wystawiony za homoseksualizm. Nie za to dostali pomnik, że byli parą i się kochali, tak? Dostali pomnik za dzielność, dostali pomnik za walkę z tyranią. Natomiast nie przeszkadzało w ufundowaniu tego pomnika, nie przeszkadzał fakt, że oni są parą. I chciałam, żebyście się zastanowili, czy na rynku w Krakowie moglibyśmy zrobić pomnik Rudemu i Zośce, gdyby się okazało, że jednak byli parą, czy to byłoby możliwe w XXI wieku na rynku w Krakowie? Nie dałoby się, prawda, zaryzykować. W Krakowie nie. W Krakowie nie, może w Warszawie też nie. Mamy gość z Warszawy na dokładnie, więc też mówią, że raczej nie. No dobra. Dalej na przykład jest to świat, w którym funkcjonował święty oddział step, nie wiem, czy ktoś słyszał. Taka, można powiedzieć, elitarna jednostka tebańska. Coś w rodzaju takiego oddziału zawodowego, zawodowi żołnierze, prawda? No i co to był za oddział? To był oddział złożony z par homoseksualnych, tak? Notabene w starożytności uchodzili za oddział niezwyciężony. W bitwie pod Chaeroneą 338 przed naszą erą walczyli właśnie Tebańczycy z Ateńczykami przeciwko Macedończykom i przegrali, jeśli pamiętam z historii, Filip II zwycięża te oddziały. No i okazuje się, że wszyscy, cały oddział, święty oddział step, no wszyscy zginęli, ponad 200 osób, on liczył 300 osób, wszyscy zginęli, ponieważ właśnie słynęli z tego, że oni nigdy nie schodzą z placu boju. Dlaczego? Bo kochanek nie zostawi drugiego, a drugi kochanek też będzie się wstydził tego, że jest tchórzem. Więc oni, czyli uświadomcie to sobie. Armia złożona z homoseksualistów jest armią niezwyciężoną, najdzielniejszą. My mamy w Polsce jakiś grom, zdaje się. Jakby zrobić grom bis złożony z par homoseksualnych. Dałoby się w XXI wieku w Polsce zrobić taką armię? Nie, nie dałoby się. Macie różnicę między światami, w jakim my żyjemy, w jakim oni żyli w świecie, prawda? Dalej, no to są takie szczególiki, ale
wazy naczynia. Dzieci na tym jadły. Przecież słuchajcie, biorąc standardy dzisiejsze, jakie mamy, to trzeba powiedzieć, że to była czysta pornografia. Dzieci jadły na tych talerzykach, prawda? Dalej, w mitach greckich bogowie uprawiają seks. Weźcie sobie naszą wspaniałą religię, prawda? Tam jakiś seks w ogóle jest, istnieje? Zresztą bogowie greccy uprawiają nie tylko seks heteroseksualny, a homoseksualny. Weźcie najważniejszego boga Zeusa, który się zakochał w królewiczu trojańskim Ganimedesie i porywa go na Olimp, żeby z nim miłość uprawiać. No i co? Tak? W takim świecie się będziemy obracali mniej więcej, prawda? Więc też chcę podkreślić, nie ma religii, która by zakazywała homoseksualizmu, która by zakazywała w ogóle zdrowego zainteresowania w ogóle bodźcami seksualnymi, bo my już mamy taką religię, która zakazuje zdrowego zainteresowania bodźcami religijnymi. Nie wiem, czy ja takie prywatne wątki mogę wtrącać, ale ja do 18 chyba roku życia uczestniczyłam w czymś takim, co nazywa się spowiedzią indywidualną. I pamiętam, o czym księża w konfesjonale bardzo lubią mówić i wypytywać się. Nie wiem, może się to dzisiaj zmieniło, ale ja potwierdzam, jak wygląda zdrowe zainteresowanie bodźcami seksualnymi. Czy ich ma nie być, tak? Bo to jest coś grzesznego. Czyli nie ma religii, która by stawiała zakazy i nakazy natury seksualnej, prawda? Czyli prowadzi to do tego, że akt seksualny jest czymś naturalnym. Naturalne jest ciało w ruchu. Potrzeba seksualna jest naturalną potrzebą ciała, którą trzeba po prostu zaspokoić i nie ma żadnego problemu. Nie jest to tabu i nie jest to owoc zakazany. W takim świecie będziemy funkcjonowali, tak? No i my teraz mówimy, że ja powiedziałam, że Platon jest gejem, więc to muszę teraz jednak trochę rozwinąć, ponieważ tak, no my, ja naturalnie, tak jak chyba wszyscy my, no mamy takie pojęcia jak gej i homoseksualizm, ale trzeba pamiętać, że za czasów Platona takich pojęć nie było. Tak? I nie miały funkcjonować przez kolejne stulecia. Prawda? Zdaje się, termin homoseksualizm to jest termin, który powstał w drugiej połowie XIX wieku. I to w dodatku nawet przez same środowiska gejowskie jest taki, na przykład no, niechętnie się do niego właśnie odnoszą, bo on sugeruje taki pewien medykalizm, język medyczny, jakąś może nawet wręcz ideologię, jak komunizm, czy tam te izmy wszystkie, prawda? Próbuje się zastępować terminem homoseksualny, żeby zwrócić uwagę bardziej na osobowy, podmiotowy aspekt, prawda, a nie ten taki, jakiś taki właśnie ideologiczny aspekt. Więc nie było takich terminów, a skoro tak, to można by na przykład na pytanie, czy Platon był gejem, odpowiedzieć, że nie był, ponieważ tych pojęć nie było, więc nie był ani gejem, ani homoseksualistą, ponieważ te pojęcia są naszymi kategoriami, to są nasze współczesne wartościowania, które my rzutujemy na przeszłość, być może to jest po prostu nieuprawnione, prawda? Może należałoby powiedzieć, że Platon był pederastą, czy sprzyjał pederastii być może, tak? To jest termin, który my nie lubimy go, bo nam się kojarzy właśnie z wykorzystaniem seksualnym dzieci, ale w starożytności to nie oznaczało tego. Właśnie co to oznaczało? To był taki model wychowania, który polegał na tym, że istnieje mentor i protegowany, tak? Czyli starszy i młodszy. Starszy się nazywa Erastes, młodszy się nazywa Eromenos. I starszy wychowuje tego młodszego, ma to zabarwienie erotyczne, ale de facto jest to model wychowania, tak? Czyli nie jest to, na pewno nie jest to pedofilia, prawda? Można by powiedzieć, że Platon zapewne praktykował często w jego czasach efebofilię. Też możemy użyć takiego terminu, efebofilię, tak? Czyli to jest termin, który by mówił o tym, że za partnerów seksualnych preferuje się chłopców w późnym okresie dojrzewania. Tak? Czyli nie należy tego mylić, broń Boże, z pedofilią, prawda? Chociaż te terminy nam się może średnio jakoś podobają. Może należałoby powiedzieć, że Platon po prostu przynależał do społeczeństwa biseksualistów. Bo de facto było to społeczeństwo biseksualistów, chociaż też termin trochę współczesny, prawda? Ale być może to jest najlepsza odpowiedź, tak? Więc tak, na pewno afirmacja miłości homoseksualnej pojawia się w uczcie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast faktycznie problemem jest ten dialog prawa. I ja tutaj właśnie mam taki cytat, ale Platon pisze tak. Jest czymś przekonującym, żeby mężczyźni nie obcowali miłośnie z młodzieńcami zamiast z kobietami i uzasadnia to między innymi tym, że samiec nie zbliża się do samca w świecie natury, bo jest to niezgodne z naturą. Znaczy, Platon, gdyby żył dzisiaj,
on żył na przełomie V i IV wieku. Przed naszą erą się bardzo zdziwił, jak w świecie zwierzęcym rozpowszechnione są zachowania homoseksualne, no ale on tego nie wiedział, więc wydaje mi się, że to troszkę tak nie strzeli tym swoim argumentem. I trudno mi to podawać jakieś konkretne przykłady, wiem tylko, że w przestrzeni medialnej chyba najpopularniejsze pary homoseksualne wśród zwierząt to się pingwiny. Nie wiem dlaczego pingwiny, tak? No, ostatnio czytałam sama o pingwinach w zoo, słuchajcie, w Toronto. Dwa pingwiny, Buddy i Pedro. Nie mogą ich rozdzielić jakoś. A druga para, chyba najbardziej słynna, to para homoseksualna z zoo w Manhattanie, to jest Roy i Silo. I oni się wsławili, ponieważ podrzucono im jajko. I para troskliwie zajęła się wychowaniem pisklęcia. Także Platon tutaj, no to trudno powiedzieć, no tak, pisze, że nie wolno, natomiast no, co z tego wynika? Powołuje się na świat zwierzęcy, w którym jednak zachowania takie są. Natomiast prawa rzeczywiście są książką dosyć, no inną od Uczty rzeczywiście. I jak ktoś był ciekawy takimi kwestiami właśnie spraw, to księgą 8 polecam. I tam on podaje szereg regulacji dotyczących życia seksualnego rzeczywiście. I trzeba powiedzieć, że jest bardzo surowy. Tam znikają w ogóle kochankowie, znikają kochanki. Co więcej, nawet akt seksualny pomiędzy mężem i żoną odarty jest z przyjemności. W zasadzie postuluje prawo, które by zmuszało ludzi do wierności małżeńskiej i płodzenia dzieci. Nawet pojawiają się tam takie elementy, że postuluje czasowo, czy zaleca może czasową abstynencję seksualną. Powołuje się na przykład olimpijczyków, którzy powstrzymują się od aktywności seksualnej i przez to mają lepsze wyniki w sporcie. Prawda? Ja osobiście, nie wiem co by znawcy Platona powiedzieli, ja osobiście uważam, że Platon jak pisał prawa, to był stary. A jak wiadomo, testosteron z wiekiem zmniejsza się, tak? No i też z wiekiem człowiek zawsze, znaczy podobno stajemy się bardziej konserwatywni. Platon w państwie jest takim konstruktorem. On w pewnym sensie a priorycznie to jakoś tak to funduje ten cały porządek społeczny, a wydaje się, że w prawach idzie na kompromis z rzeczywistością. Zaczyna brać pod uwagę to, jak się ludzie zachowują. Na przykład zauważa, że potrzebne są w społeczeństwie dzieci. Tak? Właśnie zachowuje się jak niektórzy dzisiaj, że sami dzieci nie mają, ale innym zalecają, żeby się oczywiście, prawda, rozmnażali, bo bez dzieci nie ma ani platonizmu, ani niczego nie ma bez tych dzieci, więc nagle się okazuje, że dzieci są najwspanialsze i najważniejsze na świecie, a tak w Uczcie nie było. Tak? Więc tak tłumaczyła ten fenomen właśnie dialogu prawa. Tu jeszcze chciałam dodać do tej pederastii, mianowicie tak. Wydaje mi się, że pederastia to nie była sprawa prywatna, ale sprawa polityczna. To tak jak we współczesnym queerze jest, że kwestie seksualne nie są sprawami prywatnymi. Tak jak to w drugiej fali feminizmu. To, co prywatne, jest polityczne. Tak? To liberałowie mówią, że sfera prywatna, seksualna jest prywatna. Natomiast wydaje mi się, że u Platona to jest taka sprawa polityczna, kto z kim jakim jest sojuszu. To jest model po prostu wychowania, element socjalizacji. Platon pisze na ten temat wprost w Fajdrosie, tak? Że właśnie pederastia jest po prostu modelem wychowania. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Trzeba też pamiętać, że intelektualiści, ateńscy filozofowie fascynowali się modelem wychowania wsparcie. Tak? Ten szyk bojowy złożony z par kochanków, to się wszystko właśnie bardzo Grekom podobało. I jeszcze kończąc ten wątek Platona, tu jeszcze chciałam powiedzieć coś, na co zwróciłam kiedyś uwagę pani Anna Tomkowska, to jest wybitna znawczyni poglądów filozofii Platona, zresztą z tego miejsca ją pozdrawiam, mianowicie ona zwróciła mi uwagę na to, że my czytając dzieła Platona, z kim się konfrontujemy i kontaktujemy? Czy z Platonem z krwi i kości? Nie. Konfrontujemy się z pewną konstrukcją kulturową. Konfrontujemy się z pewnymi strukturami semiotycznymi i do czego zmierzam, że my ostatecznie nie wiemy, jaki był Platon z krwi i kości. Tak? Że my, czy po prostu skłonność seksualną da się wyinterpretować z tekstu? Czy my kiedykolwiek możemy na bazie tekstu jakiegokolwiek przejść do Platona z krwi i kości? Więc to taka uwaga, która no, może warto ją przemyśleć, prawda? Bo może nie należy
nie należy właśnie odpowiadać, że prawem był gejem, prawda? Bo nie wiemy tego. Ja mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, wszystko może na to wskazywać, jest takie przypuszczenie, tak? No ale Platon skryje kości, nam gdzieś ucieka. Nikt przecież nie sfilmował tam wyprawy, prawda? Akademii Platońskiej, nie wiemy. Dobrze, więc homoseksualizm czy biseksualizm w Grecji. Inne rozumienie dziś nie chodziło na pewno o orientację seksualną, bo nie było orientacji po prostu seksualnej w starożytnej Grecji, prawda? Nie różnicowali Grecy popędu płciowego skierowanego do mężczyzn i do kobiet. Mówili o pewnej aktywności seksualnej, a pociąga nas piękno ciała. Tak? Obojętne, czy piękny jest chłopiec. Nie było po prostu takiego podziału. Kochanek młodszy nie osiągnął tożsamości społecznej jeszcze i uważano, że ta relacja erotyczna jest korzystna dla młodszego tego chłopca, który jest wprowadzany właśnie przez starszego w życie społeczne. Nie chodziło oczywiście tylko i wyłącznie o zaspokojenie seksualne, ale właśnie o model wychowania. Tak? I stopniowo był to przywilej klas wyższych, tak? Czyli nie było to takie powszechne, ale tylko raczej do elit, do ludzi zamożnych było to raczej to zjawisko ograniczone. No i ja osobiście zastanawiam się, jak wyjaśnić ten model wychowania. I mnie osobiście te tropy prowadzą do wątku feministycznego. Czy tak bym to próbowała wyjaśnić? Mianowicie, czy po prostu ten biseksualizm, nie wiem jak to określić, prawda? Ten model wychowania nie miał czasem źródła w wykluczeniu społecznym kobiet. Postawiłabym taką tezę.